Mówi Angelus Dark. Witam was serdecznie na kanale Pasjonatów Gamingu. Wracamy do naszych pojedynków. Dzisiaj dwóch kolejnych Planeswalkerów. Pierwszych Planeswalkerów, którzy w ogóle byli w Magicu. Zawalczą ze sobą o miano lepszego. Również dzisiaj dwa boosterki Modern Horizon 2. I zobaczymy, może trafimy Fetcha, a może coś jeszcze lepszego. Przypomnę zasady. Każdy punkt many kosztu daje plus jeden punkt dla Planeswalkera. Jednocześnie dodatkowe punkty są za kartę Foil, kartę Mythic i Syta. Więc jest szansa nawet na wyrobić taką możliwość. Zacznijmy od Garuka. Garuk Kill. I tutaj zaczynamy od 3 punktów. Nieźle, nieźle rozpoczyna. Karta raczej nie grają to nigdzie. O czym zaskoczy nas Liliana? Od razu piąteczka. Proszę Państwa, to jest naprawdę idealny początek. Więc szalejemy dalej. Tutaj tylko ustawię, żeby to lepiej było widoczne w kamerze. I zacznijmy od prowadzącego Lightning Spear. Więc dodatkowe 2 punkty dla Liliany. Skopos przechodzi i Lotson Curator. I tu mamy 5 punktów, więc Garuk jest na 8. I teraz to on prowadzi. Duskcrawler. Więc 11. I Lilianka. Echoing Creature. Nice. Garuk nadal jest. No nie powiem. To jest ładne z jego strony. 16 do trójeczki, więc mamy 12 do 16. No. Czy Garuk pobije Lilianę? Och, nie mogę nawet odetchnąć. 6 punktów dodatkowe. A Liliana tylko 3. Garuk ma 22 i 3. Kolejny strzał. Foundry Helix. Dorzuca mu kolejne 3 punkty. A Liliana ma 4 dodatkowe, więc jest na 19. Ma szansę dogonić, ale Garuk nie pozwala na to. Prototyp za 2 punkty. Co my tu mamy teraz następnego? Practice. Całkiem przyjemna karta za 3 punkty. A Liliana w zamian też 3 punkty. I krapik. Garuk nadal wprowadzi. I tutaj mamy Goblin Anachromancera. Całkiem przyjemny, fajny od borderowy alert. A za to Liliana 3 punkty. Walka robi się naprawdę niesamowita. Tylko jeden scapling. A tu mamy Anarchomancera, tylko w wersji zwykłej. I dorzucamy 2 punkty. I zaczynamy Uncommony. A tu mamy jeden.
Walka jest zacięta. 3 punkty do 1. Javeliner też przyjemna karta. Och, to chyba już spowodowało wygraną.47 punktów. Ilianie będzie ciężko to zrobić. Gnomki. Liliana ma Seedrake'a, to tylko goni Garuka. I zaraz będą Erki, to na co wszyscy wyczekiwali. Scandling Tarn, tak właśnie o to chodziło. Garuk nie dość, że wygrywa, to jeszcze śmieje się w twarz z Liliany. Takimi dropami to dajemy jeden punkcik za super kartę. A na to Liliana. Gale Will, które kosztuje 0. No proszę Państwa, Liliana chyba dzisiaj się nie popisała. Poszła na żarcie. A tu mamy Treasure. Gratulacje, Garuk. Jesteś najlepszy. Liliana może iść do domu. Na tym dzisiaj zakończymy i do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się i zobaczymy, kto będzie walczył teraz.